Witam Was w moim barze. Bardzo dziękuję za tak szeroki odzew do naszych filmów o wódce i ginie. Idąc tym tropem, dziś przygotuję dla Was trzy drinki na koniaku. A czymże koniak jest? Koniak to nic innego jak brandy, ale naprawdę z najwyższej półki i zastrzeżonego regionu koniak. Brandy produkowana jest wszędzie na świecie, w każdym kraju, który produkuje wino, bo brandy to nic innego jak białe wino poddane procesowi destylacji. Ciekawostką jest to, że brandy wymyślili Holendrzy, którzy byli dostawcami taniego francuskiego wina na angielski dwór. Chcąc zminimalizować objętość całego swojego zapasu wina, uznali, że je skondensują, czyli przedestylują. I w ten sposób z wina zrobiło się brandy. Oczywiście, żeby brandy mogło się nazywać brandy, musi jeszcze troszeczkę poleżakować w beczkach dębowych. Za chwilę trzy koktajle na najlepszej brandy, czyli na koniaku. Zapraszam Was do oglądania. Pierwszy koktajl z koniakiem, jaki dla Was przygotuję, jest to klasyczny koktajl Vanderbilt, który pierwszy raz został opublikowany w książce The Savoy Cocktail Book. Połączenie jest bardzo proste, bo jest to połączenie koniaku, likieru wiśniowego i troszeczkę bitersa, więc myślę, że skusicie się, żeby go przygotować. Przede wszystkim schładzam szkło. Następnie do szklanic wlewam 40 ml koniaku. ml likieru wiśniowego. Możecie użyć dowolnej wiśniówki. Ta własnej roboty będzie najlepsza. Zresztą przepis na wiśniówkę znajdziecie na naszym blogu. 20 ml. I, kochani, dwa dasze angostury. Jeżeli nie macie angostury, możecie używać kropli żołądkowych. Dodaję lodu. I wszystko dokładnie mieszam. Następnie odcedzam do szklanki wypełnionej kruszonym lodem. Ja skruszyłem zawczasu. Pamiętajcie, że możecie wykorzystać tłuczek w domu albo torbę specjalną, płócienną i młotek. Tylko nie róbcie tego na podłodze drewnianej, tylko kamiennej oczywiście. Dokładnie odcedzam i mój koktajl Vanderbilt jest gotowy. Do dekoracji użyję zest z pomarańczy. Skórka pomarańczowa, skręcona, doda olejków i voilà, mój pierwszy koktajl na koniaku jest gotowy. Drugi koktajl, jaki przygotuję, to będzie... No właśnie, wariacja sidecara. Sidecar film robiliśmy już dawno temu, możecie sobie zobaczyć. Oczywiście skrót będzie w opisach do tego filmu, ale ten sidecar będzie zrobiony z koniakiem, który został infuzowany pieczonymi jabłkami. Pieczone jabłka, przepis znajdziecie na naszym blogu, jak to zrobić. Zainfuzowałem nimi koniaczek 24 godziny, w związku z czym powinien nasiąknąć tymi aromatami jabłkowymi i tym troszeczkę pieczoną skórką. Schładzam kieliszek. Następnie do szklanicy. 40 ml. Mojego koniaku infuzowanego pieczonymi jabłkami. 30 ml soku cytrynowego. Wycisnąłem zawczasu. I 15 ml syropu waniliowego. Możecie go kupić, możecie zrobić oczywiście samemu. Dokładnie wszystko wstrząsam z lodem.
i odcedzam przez podwójne sito do mojego schłodzonego kieliszka. Do dekoracji użyję wysuszony plasterek jabłka. I mój apple pie sidecar jest gotowy. Na koniec koktajl, który miał swoją premierę w książce Harry'ego Johnsona z 1882 roku, a jego nazwa to East India Cocktail. W środku, poza koniakiem, ma likier pomarańczowy, który ja zastąpię konfiturą pomarańczową, ale pamiętajcie wybierać tą konfiturę pomarańczową, która ma w środku skórki pomarańczowe, to doda jeszcze takiej pełni i goryczy. Schładzam szkło. Następnie do szklanicy dwie łyżki konfitury pomarańczowej. Moja łyżka jest dość mała, dlatego troszkę więcej użyłem. Dwa dasze angostury, 40 ml soku ananasowego, i 20 ml koniaku. Nie będzie za mocny ten koktajl. Dodatkowo, żeby podbić troszkę ostrość, dodam szczyptę mielonego kardamonu. Wszystko dokładam. Oczywiście wstrząsam. Odcedzam przez podwójne sito do schłodzonego kieliszka. I mój East India Cocktail jest gotowy. Słuchajcie, zachęcam Wam oczywiście do dawania łapek w górę, dzwoneczków i wszelkiego rodzaju subów i do kombinowania, wymyślania, przesyłania do nas swoich receptur. Wymyślajcie, kombinujcie, ale pamiętajcie, nie przesadzajcie.